Po raz drugi, i to chcę podkreślić, zbieramy nie tylko dla małych dzieci. Zbieramy na ratunek. Na ratunek dzieciom, ale na ratunek, jak patrzę na tę salę, także dla nas. Powoli zbliżamy się do wieku, w którym pomalutku schodzimy z sceny. Gramy dla osób starszych. Problem w Świnoujściu, z panem redaktorem Napierkowskim, żeśmy sprawdzali, jest jeden z większych w Polsce. Okazuje się, że my się bardzo w Świnoujściu starzejemy. Coraz więcej jest mieszkańców w podeszłym wieku. Zagrajmy więc dla dzieci, zagrajmy dla dziś dorosłych, a jutro już niestety starszych. Proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz dzisiaj po raz pierwszy dokonać, bo Pani Mono, przepraszam Was młodzież. Pierwszy raz miałam możliwość, tak się składa, przyjść w ten wieczór i podziękować. I na ręce Pani Iwony, dla całej młodzieży, myśmy to nazwali artystą Mieszka. Wręczamy już dzisiaj, to jest pierwszy dyplom. Jeszcze nikt nie uczył go nie dostał. To jest dla Was dyplom za finał. Grajmy! Dziękuję. Proszę bardzo, pięknie. Dziękuję bardzo w imieniu młodzieży. A chciałam tylko kilka słów o tegorocznym przedstawieniu. Wszyscy tytuł widzieli, ptaki, podtytuł według Arystotelesa. Fir długowiecznych. Ach, te podatki. Przeczucie nie zawiodło mnie teraz. Tu szykuje się jakaś finansowa afera. Wiem. Wtopię się w środowisko. Będę wiedzieć wszystko. Czeka mnie piękna kariera. Zdobędę co najmniej Pulitzera. Zmieniliśmy miejsce, wygląd, nazwiska i imiona. Teraz możemy działać. Nikt nas nie wykorzysta ani nie pokona. Zrealizujemy moje marzenie o ptasim mieście, w którym rządzić będziemy nareszcie. Rzekło dudka na gałęzi, gałąź krótka. Rzekł dudkowi dudek. Dudku, posuń się pomalutku na sam czubek. Siedzisz z bliska i pazurek mnie uciskasz. Na sam czubek? Dudek powie. Czubek przecież mam na głowie. Mam na głowie usiąść sobie? No nie, tego ja nie zrobię. Ależ ciebie, Dudku, Dudek, każdą rzecz pojmujesz z trudem. Z rozum, swym rozumem boskim. Lekceważyć nie radzę. Znam przepowiednię, którą wam zdradzę. Za ofiarę godne posłańca boskiego. Słowa me warte są daru każdego. Kartę wam postawię, karta prawdę powie. Karta nie oszuka, gdy dasz złota sztukę. Zdradź nam losy naszego miasta. Jeśli chcesz się przekonać naocznie, to ci przytoczę bogów wyrocznik. Wasze miasto ciemnie chmur, gwiazd i dalej. I jeśli wróżbitkę przyjmiecie wspaniale, nie żałujcie jej jadła na twoju, ani dostępu do złota zbroju. Wynocha! Zabieraj swe listy! Jestem radcą prawnym. Przychodzę w imieniu mieszkańca Ady, przesłannego posła ze skargą, za to. Na funkcjonariusza, kto się odważy targnąć, ten narusza w jego osobie
powagę majestatu. Zapłacicie mi za to. Pociągniemy twoje listy. Potrzebne kodeksy. Dowiął, że biskup Tyros nasikał na kodeks. Zejdźcie mi z oczu, ukażę, bo was tutaj się strasznie ukażę. Zejdźcie z oczu, ukażę. Twoi synowie, ty twoje córy, który są pazury, ty twoje żony. Zeusowi z misją uczenia matematyki nowych plemion barbarzyńskich. Nie mogę patrzeć, gdy widzę, jak lud się marnuje i źle medary inwestuje. Jestem tutaj, aby uczyć matkę, Helen, fizyki. Więc może Zeusów mnie nie zakłuje. Wiem, że dla orła ma wątroba już nie smakuje i muszę przyznać, że wstąpiły we mnie nadzieje, że nowa mądrość światem tyranów zachwieje. I zapraszamy do zabawy. Niech żyje kukułczyn słoneczny i zjednoczony. Tu Joanna Kukulanka, Telewizja Uniwersum. Witam serdecznie widzów na całym świecie z Kukułczyna Słonecznego. Jesteście państwo świadkami wiekopomnej chwili. Właśnie nastąpiła zmiana nazwy naszego miasta, państwa. Ludzie, ptaki, bogowie w objęciach. Nastała nowa era. Era szczęśliwości. Złoty wiek Ziemi i Olimpu. Radca prawny. Emila Gryczewska. Emila Gryczewska. Jest Emila. Emila Matryka, ale tak naprawdę to jest najlepiej, bo jak widać. Emila Patryja z Podkarpa. Elisa Cichowicz i Ryda